że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo. Stalowa Wola należy do najmłodszych miast europejskich, zbudowanych od podstaw w latach 30. XX wieku na potrzeby nowoczesnych zakładów przemysłowych. Jej powstanie wiązało się z wielkim, niezwykle ambitnym programem uprzemysłowienia kraju, podjętym przez rząd II Rzeczpospolitej, jakim było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Historii miasta w Muzeum Regionalnym poświęcona była dotychczas jedna część wystawy stałej pod tytułem Z dziejów regionu nadsańskiego, urządzonej w siedzibie placówki w XVIII-wiecznym Zamku Lubomirskich. W tych warunkach nie było można pokazać na szerszą skalę fenomenu młodego organizmu miejskiego i jego specyfiki. W maju 2006 roku Muzeum Regionalne dokonało zakupu kompleksu budynków Domu Gościnnego Hutnik, powstałego w 1938 roku, a wystawionego przez właściciela Hutę Stalowa Wola na sprzedaż. Dzięki temu udało się uratować przed dalszymi niekontrolowanymi przeróbkami jeden z ładniejszych budynków utrzymanych w przedwojennej stylistyce Art Deco. Na wniosek muzeum Dom Gościnny Hutnik został wpisany do rejestru zabytków w marcu 2007 roku. W pomieszczeniach tego kompleksu urządzono ekspozycję zatytułowaną Stalowa Wola Narodziny 1938. Urządzenie wystawy poprzedził remont i adaptacja pomieszczeń o powierzchni 82 m2. Równocześnie tworzona była kolekcja sztuki Art Deco pod kierunkiem profesor Anny Sierackiej. Skompletowano zbiór liczący 163 obiekty, w skład którego wchodzi m.in. ciekawa kolekcja szkła, wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny. W maju 2007 roku w wyremontowanych pomieszczeniach otwarto ekspozycję wnętrz Art Deco pod nazwą Narodziny Stalowej Woli 1938. Wystawa składa się z kilku pomieszczeń urządzonych jako gabinet dyrektora, biuro urzędnika, salonik w mieszkaniu, galeria szkła artystycznego z lat 30. oraz szatnia. Pomieszczenia wypełniają meble, wyposażenie biurowe, tkaniny, przedmioty szklane, ceramiczne i metalowe w stylu Art Deco. Uzupełnieniem ekspozycji są akwarele z widokami przedwojennej Stalowej Woli, archiwalne fotografie, prasa codzienna z lat 30. oraz archiwalne filmy. Atmosferę wystawy tworzy ponadto muzyka szlagierów kabaretowych z lat międzywojennych. W ten sposób muzeum wzbogaciło się o kolejną stałą wystawę, a Stalowa Wola po raz pierwszy otrzymała ekspozycję w centrum miasta, poświęconą w całości swojej historii, urządzoną w przedwojennym budynku i utrzymaną w ówczesnym stylu. Stworzono atrakcyjną kolekcję mebli i przedmiotów w stylu Art Deco, służącą lepszemu unaocznieniu realiów charakterystycznych dla czasów powstania miasta. Wystawa i towarzysząca jej oferta edukacyjna pomaga zintegrować na kanwie dziedzictwa historycznego młodą, w większości wciąż napływową, społeczność Stalowej Woli. Otwarcie wystawy podczas Europejskiej Nocy Muzeów wypromowało ekspozycję wśród Stalowowola,
którzy licznie przybyliby ją obejrzeć. Ekspozycja w nowym miejscu stanowi istotny element wizerunku Muzeum Regionalnego i wizerunku miasta, zwracając uwagę na potrzebę ochrony dziedzictwa architektonicznego z lat 30. XX wieku, które dzięki szeroko zakrojonej popularyzacji zainicjowanej przez tą wystawę zaczyna być postrzegane jako cenne i zabytkowe.